muszę powiedzieć, że nie wiem, to znaczy publiczny, niepubliczny, prywatny, różne są skojarzenia, ponieważ publiczny może być na przykład dom publiczny, może być różne inne skojarzenia, mogą być niepubliczny, z prywatnym też mogą być fantastyczne różne skojarzenia. W każdym razie wiem, że prywatne będą kasowane, a ponieważ nie chcę, żeby były kasowane, więc daję to, co jest standardowo. No, ewentualnie zastanowię się, jak to ograniczyć, te prawa, żeby tylko osoby, które mają link, czyli właściwie nikt, bo nikt mnie w sieci nie znajduje i nie ogląda, więc w związku z tym, oprócz oczywiście służby bezpieczeństwa, tak, policji i prawników, którzy czekają na mój dobytek pośmiertny, żeby mnie pozbawić go. W związku z tym nie będę się już więcej czytał w tym trybie publicznym, bo zabrano mi dwa moje filmiki, zdjęto, gdzie miałem zanotowane, jak długo potrafię utrzymać książkę przed ekranem. No i ktoś sobie po prostu zdjął, zablokował, wszczął wielki proces dochodzenia praw autorskich pana Broszkiewicza i jego rodziny, no i ograniczą w związku z tym jego poczytność albo zainteresowanie sobą. Nie wiem, czy w tej książce się znajdą jakiekolwiek treści polityczne, które już nie przetrwają jednego pokolenia, ale no, ja nie będę z nikim walczył i w związku z tym zaczynam sobie sam czytać po cichu, tylko będę wam opowiadał, czytam wam albo tobie, cenzorze socjalistyczny, mimo że z nowego świata, czyli kapitalistyczny, ale socjalistyczny, taki sam. Cenzorem muszę zapłacić pewnie za to, żeby móc sobie coś poczytać głośno do YouTube'a. No to nie zapłacę, bo nie mam z czego i nie pójdę do więzienia, bo nie mam za co. Ale w związku z tym sobie pośledzę trochę. No te zbrodnie, zamiast oglądać kryminały, to będę szukał, jako Sherlock Holmes będę szukał zabójcy Czarnego Piotra. No i mamy rozmowę z Wigginsem, który przyniósł jakieś materiały. Zobaczymy, co on powie. Tu jest lista marynarzy. Wprawdzie nic nie widać, bo tak jest ustawiona kamera i naświetlenie, że jest tylko biała kartka na czarnym tle, ale to przeczytam na głos. Hutch Patins, marynarz, James Lancaster, Sternik, Patrick Cairns, harpunnik, Ralph Talbot, marynarz, John York, kucharz i Pablo Covern Trao, harpunnik, tylko tyle, że zmarł tydzień temu. W związku z tym nie jest podejrzany. No i teraz, co ja mogę tu zrobić? Podkreślić, przyciskając klawisze. Nie ten. Ale przecież najbardziej interesujące są harpunnicy. Jest tylko dwóch, z czego tylko jeden żyje. Na pewno będzie to ten. PC.
i teraz nie będziemy czekać. Na razie kończę. Morska wiedźma. Ukończono odnalezienie załogi statku Sea Anicorn. Unicorn to chyba Anicorn. No i teraz będę pewnie jechał gdzie indziej, ale już teraz tego nie zakręcę.